Martyniuk stoi w obronie swojego syna. Gwiazdor disco polo postanowił opowiedzieć o dzieciństwie Daniela, które miało nie należeć do najłatwiejszych. Czy zeznania gwiazdora zmienią postrzeganie jego potomka? Martyniuk to bez wątpienia jedna z największych gwiazd rodzimej sceny disco polo. Zenek dzięki swoim występom od lat jest w czołówce najlepiej zarabiających i najpopularniejszych gwiazd muzycznych. Czy opowieść ojca wytłumaczy dziwne zachowanie jego syna? Martyniuk opowiada o dzieciństwie Daniela. Daniel Martyniuk znalazł się ostatnio na językach całej opinii publicznej. Syn wokalisty zespołu Akcent w ostatnich tygodniach miał wdać się w wielką kłótnię ze swoją żoną, która zaowocowała wyrzuceniem ciężarnej kobiety z domu. W atmosferze skandalu obyczajowego Zenek Martyniuk postanowił bronić swojego syna przed atakami mediów. Mój syn swoje przeżył w szkole tak samo, jak moja żona, w okresie szkoły podstawowej miał różne przygody. Mówił, tato, śmieją się koledzy ze mnie, że jestem synem diskopolowca, wyznał Martyniuk w wywiadzie dla Plejady. Wokalista sugeruje, że jego wątpliwa reputacja, jak też presja ze strony szkolnych kolegów, w jakiej znalazł się mężczyzna za młodu, może mieć swoje skutki po dziś. Możliwe także, że na postawę mężczyzny wpłynęły także warunki, w których się wychowywał. Słynny muzyk często występował za granicą i w całej Polsce, przez co nie był w stanie do końca poświęcić się życiu rodzinnemu. Pomimo tego, że Martyniuk sam utrzymuje, że zawsze miał bezbłędny kontakt z synem i spędzał z nim każdą wolną chwilę, to wychowanie mężczyzny w dużym stopniu spoczęło na matce, która tak jak jej dziecko musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami płynącymi w stronę jej męża. Czy Daniel Martyniuk ocali swój wizerunek? Możliwe, że pomoc ojca, który chce, aby jego dziecko stworzyło normalną rodzinę, będzie nieoceniona. Znany wykonawca disco polo nie dość, że zorganizował ślub i wesele swojego syna, to jeszcze opiekuje się nim. Obecnie, Zenek Martyniuk pracuje nad pokojem swojej wnuczki w domu rodzinnym tak, aby stworzyć dziecku godziwe warunki bytowe. Czy słynnemu wykonawcy disco polo uda się pogodzić syna z jego małżonką? Martyniuk ponoć od zawsze ma bardzo dobry kontakt z Danielem, który zawsze mógł na niego liczyć. Czy i tym razem ojciec okaże się nieocenioną pomocą dla swojego syna? Czas pokaże.